W tym nagraniu zajmiemy się obliczeniem masy atomowej węgla. Wiemy, że najczęściej występującym izotopem węgla jest węgiel C12, a jego abundancja wynosi 98,89%. Kolejnym trwałym izotopem węgla, jaki występuje na Ziemi, jest izotop C13. Jego abundancja wynosi 1,11%. Teraz, aby obliczyć masę atomową, musimy zastanowić się, jakie są liczby masowe każdego z tych izotopów. Liczba masowa jest to suma liczby protonów i neutronów w jądrze. Masa neutronów i protonów jest w przybliżeniu równa 1 unit. Więc liczba masowa izotopu C12 wynosi 12, a izotopu C13 wynosi 13. Następnie z poprzedniego nagrania wiesz, że masa atomowa jest średnią ważoną tych liczb masowych, gdzie wagą każdej liczby jest procent występowania na Ziemi, abundancja. Więc masa atomowa równa jest procent występowania izotopu pierwszego razy jego liczba masowa, dodać procent występowania izotopu drugiego razy jego liczba masowa, dzielone przez sumę procent występowania izotopu pierwszego i drugiego. Suma ta wynosi 100%. Może do obliczenia sięgnijmy po kalkulator. 98,89% razy 12, dodać 1,11% razy 12, dzielone przez 98,89% plus 1,11%. 12 i 0, 111. Jednostką masy atomowej jest unit. Izotopy węgla nie różnią się od siebie liczbą protonów, mają natomiast inną liczbę neutronów. Każdy atom węgla, niezależnie od tego jakim jest izotopem, ma 6 protonów. Natomiast izotop węgla C12 ma 6 neutronów. Izotop węgla C13 ma 7 neutronów. A nietrwały izotop węgla C14 ma 8 neutronów.